Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem się pochwalić, a w zasadzie podziękować jednemu z kolegów, który niedawno dostał pozwolenie, niedawno zrobił licencję, teraz odebrał pozwolenie. Kolega Przemek, Stefan Paweł 9, Ewa Paweł Irena, bo gdzieś tam oglądał jeden z moich filmików, widział, że tam na aktywację jeżdżę właśnie z Xiegu G90, jeśli chodzi o KF. No i podesłał mi wykonane przez siebie takie usprawnienia, które ułatwią mi pracę z radiem. Jak pewnie widzieliście na filmikach, ja zawsze brakowało mi takiej podstawki, która naprawdę zawsze czymś to podpierałem, żeby te radio było wyżej, nie? I to jest naprawdę, to jest niewygodne, nie? Rzeczywiście, że te radio trzeba gdzieś tutaj podpierać, żeby one było trochę pod kątem. No i Przemek powiedział, że wyśle mi fajne gadżety, także proszę, tu jest, robię unboxing. Przemek, bardzo Ci dziękuję, już widziałem, że to są wydruki na drukarce 3D. Ja już wiem, co to jest, także tu jest podstawka, żeby właśnie ten kąt w końcu utrzymać. Kąt, który będzie wygodny dla mnie, żeby patrzeć w ten wyświetlacz, a nie gdzieś schylać się i podstawiać jakimiś tam, kurde, futerałami i nie wiadomo czym. I mam właśnie, proszę, to jest tak, właśnie ta podstawka, nie? Tu jest, już widzę, co to jest. To jest gałka, także teraz będziemy kręcili. Proszę, większa gałka. Proszę, gałka do kręcenia, także tą możemy zmienić. Zobaczcie, jaka gała. I trzecia sprawa to jest taka nakładka na głośnik, i ta nakładka robi po prostu to, że ta fala dźwiękowa jest ukierunkowana, czyli to nie wali gdzieś do góry, jak tu mamy ten głośnik w Xiegu, jak widzicie, on jest tutaj, nie? No i on tam wali do góry, a można poprawić jego, powiedzmy, nie tyle barwę, co kierunek tego dźwięku, żeby to bardziej do nas docierało. Ukierunkować go taką tubą, takim po prostu taką nakładką, nie? I to jest właśnie ta tuba. Tak wygląda. Zaraz Wam to z bliska pokażę. Sobie to zamontujemy, no i zrobimy jakąś łączność, a dzisiaj jestem w domu, więc spróbujemy sobie zrobić jakąś jedną łączność z domu, z tej mojej anteny eksperymentalnej na zewnątrz, której praktycznie nie korzystam, bo no bo jak mam, wracając tak do krótkofalarstwa, to powiem Wam, że strasznie, bardzo mocno kręcą mnie te wszystkie aktywacje terenowe. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że można z tym radiem wyjść, można gdzieś rozłożyć te anteny, za każdym razem jest inaczej, nie zawsze, nie wiemy, czego możemy się spodziewać w danym dniu, nie zawsze jest dobra propagacja, nie zawsze są te same warunki, często gdzieś tam walczymy z jakimiś zjawiskami atmosferycznymi, gdzieś tam leje deszcz i to jest fajne, bo to jest taka przygoda, no i przede wszystkim to jest sport, dobra zabawa, mamy też aktywność, dzięki której no, jesteśmy sprawni i mamy dobrą kondycję. Dobra, bo się rozgadałem, zainstalujemy sobie te rzeczy, ale najpierw Wam je pokażę i po prostu zrobimy jakieś łączności. Także dzisiaj z mojego pokoju, tak, jeżeli bylibyście zainteresowani, to za mną jest moja retrogablota, trochę tu starych sprzętów też jest, także dla zainteresowanych wiecie też, gdzie mnie szukać, jeżeli kogoś by interesowało retro. Tak, autoreklama, ale spoko. Teraz zajmujemy się krótkofalarstwem. Okej. Okay. I proszę, tu jest ta podstawka, którą sobie zamontujemy. Tu jest jakaś też podkładka pod tą tubę, czyli pod to, co nam ukierunkuje ten dźwięk z głośnika. I tu jest nowa gałka. A tu są przewody wizyjne z Commodore 64, zasilający, Sega Mega Drive, Mortal Kombat Cartridge i Nintendo Entertainment System. Wszystko będzie bardzo, bardzo pomocne. Jedziemy z instalacją tego. Okej, okay, jak widzicie, tą podstawkę się bardzo łatwo instaluje. Ona się blokuje, można sobie ją przesunąć. I uwaga, uwaga, i to już jest dla mnie super sprawa, super usprawnienie, bo jak teraz jest, to zobaczcie, jest pod kątem, jest pięknie pod kątem, nie? No, także mamy już radio na podstawce.
I teraz montujemy kolejne akcesoria. Demontaż gałki też bardzo prosty, po prostu sobie ją delikatnie ściągamy i montujemy tą drugą, tą większą. Lepiej będzie na pewno nią kręcić, zobaczcie, kurde, jak ona się napasowała. Pięknie. Wszystko działa, nie? No, także jest większa gałka, lepiej się będzie kręciło, bardziej precyzyjne będzie to strojenie. To mamy gałkę, mamy podstawkę i teraz jeszcze musimy zamontować ten... A, tu już będziemy musieli odkręcać te dwie śruby, żeby to tutaj założyć na górę. Ok. No i teraz jedyne najtrudniejsze zadanie, bo musimy te dwie śruby wykręcić. To są śruby z tym gniazdem sześciokątnym. W tym łubie śruby jest gniazdo sześciokątne. Ja mam takie bity właśnie, bit 2 mm. No i sobie właśnie wykręcimy tą śrubę. Zatem sobie wyciągniemy. Okej. No wychodź. Coś nie bardzo chce wyjść i ten drugi sobie odkręcimy. To powinno nam zaraz wyjść, nie? To sobie zobaczymy. O, wyszła jedna. Zaraz ta druga nam też wyjdzie. Powinna przynajmniej wyjść. O, wyszła. I sobie teraz zamontujemy tą podkładkę. Ona ma być, czekajcie, z tej strony. Dobra, najpierw ta podkładka. To jest wszystko fajnie. Fajnie tutaj wymierzone. Delikatnie, żeby tego... Kurde, to wszystko idealnie, elegancko pasuje, nie? No i mamy problem. W Xiegu, w tej górnej płycie, ona jest cieniutka. No i tam nie ma gwintu. Przez to są od dołu nakrętki. No i te nakrętki wpadły do radia. I są tam też podkładki. I te podkładki też mi wpadły do radia. Także z tego tutoriala... Z tutoriala w ogóle, z filmu o instalacji tych gadżetów zrobił się taki mały przewodnik po Xiegu, czyli zajrzymy sobie, jak wygląda Xiegu w środku. Przy okazji znalazłem te podkładki, już wam pokazuję. Musiałem rozbebeszyć Xiegu, tam mi to wpadło, jak widzicie ten głośnik, on jest w tym miejscu, nie? Ale on, no teraz się tam trzyma, ale on ma takie podkładki specjalne, kurde, procesor ARM. Ten, który jest stosowany też, jedna z jego wariacji w Raspberry Pi. No i tu mamy panel, nie? Panel jest normalnie ściągany. Także rozbebeszyłem trochę te Xiegu, ale już to poprzykręcamy i poskładamy. Możecie sobie jeszcze raz zerknąć do środka, jakby ktoś był zainteresowany, jak wygląda Xiegu G90 w środku. Proszę bardzo. No to dobra, to teraz sobie to ładnie wszystko poskładamy. Dobra, to pozostaje nam tylko jeszcze, to już poskręcałem, trzeba tylko jeszcze ten panel włożyć, nie? Tutaj mamy panel i zaraz powinno wszystko nam zagrać. Cyk, panel włożony, wszystko siedzi i jeszcze te uchwyty sobie zamontujemy, te boczne, nie? Ok, radio z powrotem poskładane, no to sobie tą tubę tutaj nałożymy, ona ma takie wycięcie, jak widzicie, i spokojnie sobie to tutaj przypasujemy, cyk i cyk. I mamy, możemy jeszcze sobie tym trochę tak pokręcić i zobaczymy, jak to działa. Wszystko udało się złożyć. Jeszcze taka drobna uwaga, bo widzicie, że to też ma trochę tego tak zwanego, no rand ma, znaczy rand, tego mięsa można powiedzieć, czy tego plastiku. I tu by się przydały dłuższe śruby. Tam są takie podkładki, jak tutaj widzicie. I one są cztery. I trzeba uważać, żeby one gdzieś wam tam nie wpadły, jakieś zwarcia nie zrobiły. Ja te dwie wyjąłem, na dwóch to podłożyłem, no bo niestety za krótkie są te śruby. Ale fajnie to złapało. Teraz robimy test, czy to wszystko działa. Dobra, radio już stoi na podstawce z nową gałką, z tym takim ukierunkowaniem, z tą tubą do głośnika. To jest ten taki mój Radio Shack Temporary, czyli tymczasowy. No bo więcej z tym radiem jestem na zewnątrz niż tutaj, ale czasami jak chcę sobie coś powołać, no to tu, bo nie mam miejsca. Tu jest akumulator, a tu są ręczne radia. Jedno do zewnętrznej anteny też podłączone. Dobra, ale to... O, też wam pokażę w nocy, jak ta moja antena wygląda. Katowice nocą, antena za oknem prezentuje się tak, pewnie, o, jak na tło tego nieba nocnego sobie zjadę aparatem, to
to widzicie, tu jest ta wędka w pokoju u dzieci, żeby odjechać trochę od tej elewacji. No i chyba 15 metrów było tego przewodu między uchwytem satelitarnym, a drugim uchwytem, który tam idzie od wędki do sąsiada, który był na tyle życzliwy, że użyczył swojego uchwytu i mam te 15 metrów tutaj przymocowane i balun 9-1, tak, 9-1 to mam balon. No to uwaga, próba generalna. Mam lekkiego stresa, ale mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Działa, działa. A gałeczką się po prostu kręci. Pięknie, jeszcze ma takie wyżłobienie na palec. Nie, no pięknie po prostu sobie. Proszę. No słyszycie, podkroimy sobie 40 metrów pasmo. No i działa wszystko, a głośniczek wali mi bezpośrednio tutaj, także jest to ukierunkowane w moim... Kurde, strasznie wali, wszystko działa pięknie. Możemy sobie czesać bardzo łatwo częstotliwości. Zobaczcie, jak szybko, nie? Zaraz sobie coś tu ustawimy. O. Mamy SWR na 40 metrach. No fajnie to słychać, fajnie. A tu moja antena w dziennym świetle, jak widać odgłosy budowy, odgłosy miasta, piękna pogoda i zobaczcie, tak to wygląda po jasnoku, jak to mówią. Sierra Papa 9, Radio Bravo Lima, QSL? Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Radio Bravo Lima, Radio Bravo Lima, Sierra Papa 9, Radio Bravo Lima, very good afternoon. Police, your 5 and 7, please tell me Lampedusa and my name is Robert. Wystroimy jeszcze dokładnie. No. SWR-ek. Całkiem spoko. No czyli to jest antena stworzona dla 20 metrów. Ta moja za oknem, nie? W bloku. Tu wam jeszcze pokażę właśnie, jaka jest różnica z tym z tą tubą. Patrzcie. Ściągnę to. Może tego nie będzie tak słychać, ale tu ten dźwięk idzie do góry, nie? Tu na jakimś szumie moglibyśmy sobie to... O, uwaga. Idzie do góry. Także jest wyraźniejszy, no bo wiadomo, że ta cała fala do nas idzie, nie? Jest ukierunkowana w naszą stronę. A sama gałka... Zobaczcie, ekspres, po prostu ekspres. No i to było na tyle, także jeszcze raz chciałem podziękować bardzo Przemkowi za świetną robotę, bo zapomniałem dodać, że właśnie to jest wszystko wykonane według projektu Przemka, także Przemek sam to zaprojektował. Szczególnie mi się podoba ta kosmicznie wyglądająca nakładka, ta tuba na głośnik, także wszystkie te akcesoria na pewno pomogą mi w przyszłych aktywacjach, wszędzie tam, gdzie te radio będę chciał mieć pod odpowiednim kątem, będzie po prostu wygodniej, nie będę musiał żadnych tam futerałów podstawiać pod to, no i dzięki temu też będzie, dzięki tej gałce będzie się łatwiej stroiło, także jeszcze raz wielkie dzięki, no i wam również dziękuję za oglądanie, jak widzicie
możemy sobie trochę poprawić i ułatwić pracę z radiem, wykorzystując właśnie takie akcesoria, które no, dają większą wygodę w korzystaniu. Dzięki wielkie, na razie, hej!